Pełny akcji dzień w Stanach Zjednoczonych trzeba zacząć od solidnego śniadania, a śniadania w Stanach Zjednoczonych są tak solidne jak mało gdzie na świecie i myślę, że wiele osób by przerosły swoją skalą mocy i kaloryczności. W każdym razie jesteśmy teraz w restauracji w typie diner. Czegoś takiego u nas w Polsce nie ma. Zawsze w takich restauracjach mamy taki jakby bar oraz rzędy stolików. Wszyscy to znają z jakichś filmów, prawda, z Pulp Fiction, z Tarantino i z dziesiątek innych. Gracze to znają z Fahrenheita czy Indigo Prophecy, jak się ta gra nazywała w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście mamy tutaj kawę, którą mamy w formie takiej wielkiej dolewki tak zwanej, czyli po prostu możemy tej kawy się tutaj napić ile tylko chcemy. Kawa jest całkiem niezła, dosyć mocna i tutaj przychodzi pani z takim dzbanuszkiem, prawda, i dolewa. No i mamy tutaj menu, w którym mamy klasyczne amerykańskie śniadania, w skład których wchodzi zazwyczaj bekon, jajka, kiełbasy, mięso, steki, tłuszcz i wszystko inne, co kaloryczne i złe. Zobaczmy sobie, co nam przyniosą. Przed nami nasze gigantyczne śniadania, które sobie właśnie zamówiliśmy. Ja zamówiłam BLT sandwich. BLT to skrót od bacon, lettuce i tomato, czyli bekon, sałata i pomidorki w toście. Jest tego tyle, że kanapkę muszą trzymać wykałaczki na miejscu, aby się nie przewróciły. Do tego oczywiście fryty. Natomiast Krzysztof zamówił sobie zestaw taki bardziej typowy, czyli kiełbaska, jajka sadzone, tost z masełkiem i hash brown, czyli tarte smażone ziemniaczki. No i tak wygląda typowe amerykańskie śniadanie. Każdy, kto przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, zaczyna od tego, tak jak my. Potem po dwóch dniach już w zasadzie się nie da i trzeba uciec się do jakichś tutejszych organicznych organicznych miejscówek z jedzeniem, ponieważ tutejsze organiczne jedzenie to jest nasze normalne jedzenie, a to jest po prostu całe w tłuszczu, to ocieka tłuszczem. Jakby to wycisnąć wszystko, to pewnie uzbierałaby się tak solidny kieliszek czystego tłuszczu. Ale nie zmienia to faktu, że jest to naprawdę bardzo, bardzo dobre. Tylko po prostu nie da się tego jeść codziennie. Te tarte ziemniaki, hash brown, to jest w ogóle fajny pomysł naprawdę na robienie ziemniaczków i myślę, że można by to nawet przenieść do nas, bo to szybko się robi i jest bardzo smaczne. W połowie drogi między frytkami a pire. Oczywiście w każdej restauracji są obowiązkowe dodatki. Klasyczny, kultowy ketchup Heinz i tabasco. Do tego musztarda i sos do steków, jeśli zamówi się steka. Na szczęście po tym gigantycznym i straszliwie tłustym śniadaniu nie musimy się martwić, że za bardzo przytyjemy, ponieważ z odsieczą przychodzi dietetyczny słodzik Splenda, zero kalorii. W tym śniadaniu naprawdę nie wiadomo, co z sobą zrobić. Czuję się, jakbym miał się już położyć spać, a jest dopiero 9 rano. No w każdym razie zatęskniłem troszkę za polskim chlebusiem z szyneczką i z sałatką i z pomidorkiem. Would you rather see him drown?